małżeński, łącząc się ze sobą chorobliwie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Pokornie prosimy Pana Boga o błogosławieństwo dla słodkich jubilatów. Niech Bóg, który połączył w małżeństwie, udziela ze swojej pomocy. Wszechmogący wieczny Boże, bez Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe. Dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś zachować ten związek małżeński niegdyś w imię Twoje zawarty i pokornie prosimy, abyś błogosławił tych małżonków. Przedłużaj im lata życia i obdarzaj łaską, aby posłusznie Twojej woli przyjmowali radości i ciężary życia. Niech przez wierność i miłość stają się coraz doskonalszym obrazem związku Kościoła z Chrystusem, Twoim Synem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Czcigodni małżonkowie, przyjmijcie krzyż Chrystusa, znak Jego zwycięstwa. Bóg, który was prowadził od czasu waszej młodości i w podeszłym wieku, was nie opuści. Wpatrzcie w krzyż Chrystusa, pielgrzymujcie wytrwale do wyznaczonego wam okresu, którym jest Jezus Chrystus. Jego są czas i wieki, Jego chwała i pamięć.